trwają przygotowania do koncertu. Wyzygy życie. Wyzygy życia. Tu będzie na scenę. Zrobimy timelapsa. Parabank, parabank, parabank. Wieszyczkę tytułu Back Office. Proszę Państwa, mamy tutaj na pokładzie przestępcę, kryminalistę. Bartek, jak Twoja firma funkcjonuje? Nie wiem, nie pamiętam. Czy był Pan świadkiem jakichś nieprawidłowości? Nie wiem, nie pamiętam. Nie wiadomo, że cześć Kuba. Wiem, że nie masz się teraz w domu, że jesteś właśnie na egzaminie. O k***a, egzamin! Posłuchaj. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo. To nie jest normalny zespół i to nie jest normalna próba. Tak wyglądają próby zespołu w innym stanie. Co najlepsze, kurwa. Najlepsze, najlepsze próby na świecie. Najlepsze na świecie. Sprawdź to, ciągle. Poczuj to. Kiedy patrzysz na mnie, ma nie patrzę na ciebie, idzie to. Ja na mamie, to dobra, ma piwo jedno i cała sala. Życzy za mi to, a i to najlepsze, to najlepsze, to najlepsze, bro. Ja i moje rodzie idzie, mędra na groba. Lepiej słucham dla niego, mam pali w gumpa, tenki. Odkulam go jak na plemkach, podwórkach, bo. No, no mów teraz. Co tu robisz? Co tu robisz? Wale... Taki byłeś twardy, że ty pouczałeś, jak to trzeba robić. Ja, to wygląda tak, to już powiedział tak. Wjeżdżasz, bierzesz drinka, robisz ciki i lejesz w mordę. Tak właśnie zrobisz karierę w barmaństwie. Zapraszam serdecznie, ja sądzę, że... Przemek Sawicki. Tak, powstał Czokapik. Weź tu daj reklamę zrobimy, bo to jest w ogóle, proszę Państwa, najlepszy barman na świecie, we wszechświecie i w okolicach. A nawet drinka w innym stanie. Tu się wyświetli za chwilę numer telefonu. Bardzo zdolny młody człowiek. Nagle sobie. Czy ty pamiętasz teksty piosenek? Janek, jak się obawiam. Nagle. Widzimy to? Czekaj. To jest na Facebooku, proszę Państwa. Barman do wynajęcia. I wynajmujemy, no. To jest oferta tylko dla najzamożniejszych, także bida, proszę nie dzwonić, nie dogadamy się. Człowiek by on nigdy nie przestaje, nigdy nie robi sobie przerwy. Przerwy robią sobie mięczacy. Sławek nie jest mięczakiem, Sławek na ustawia umowy, czyta rajdery. Także wiecie, do kogo się zgłosić, jeśli chcecie zagrać koncert w Ciechanowie. Do Sławka. Dziękujemy za wywiad. Witaj w Szasnyszu. Dziś z zespołem w innym stanie gramy koncert na Dniach Szasnysza pomiędzy Cleo i Enejem. Prestige, DJ Szaszor. Proszę bardzo, to jest ulota, a to jest samochód jego ojca. Taka terenowa. Wszędzie to wjedzie, wszędzie wjedzie, zawsze wyjedzie. To są samochody. Samochody powinny być użytkowe, a nie żeby się pokazywać. Ciasne, sportowe puszki, w których nie można zmieścić kolan. Tak, taka jest prawda. Siema, witam z Dni Przasnysza. Dzisiaj gramy tu koncert z zespołem w innym stanie. Proszę bardzo, tak wygląda backstage. Jeśli ktoś myśli, że życie koncertowe to są przelewki, to że to jest kaszka z mleczkiem i bułka z masłem, to nie, nie, nie. Mylicie się. Wszystkie te napoje są gorące, bo w namiocie jest ze 40 stopni. Tak, właśnie tak dzisiaj się przedstawia sytuacja NA obok zespołu w innym stanie. Chciałem powiedzieć, że tutaj najważniejszy zespół dzisiaj to jest zespół Odpady Zmieszane. Odpady Zmieszane, nie znam tego zespołu. Słyszałeś jakiś kawałek? Ja słyszałem, że bardzo obiecujący młodzi wykonawcy. To chyba czekam jakaś, z niecierpliwości. To chyba jakiś głęboki off. Bardzo, bardzo głęboki. Bardzo głęboki. Koszu to...
Tutaj zespół w innym stanie się relaksuje z osobisty. W życiu artysty jest to czekanie. Ty masz osobistą masażystkę, co marudzisz? A skąd ty masz wiedzieć, jak to w życiu artysty? Wiem doskonale. Jak ty nigdy nie czekałeś? 5 lat wiem. Oj, chrostka, nowy telewizor. No ale jak się jest burmistrzem Szastysza, to można sobie pozwolić, prawda? To już są grube hajsy, to nie są przelewki. Tutaj tak steruje tym? Bartek, wrażenia? Na razie umiarkowanie. Jesteś dzisiaj optymistą czy pesymistą? Jestem umiarkowanie spokojny. Pożądany spokój zapanował. Dobra. To jest moja ulubiona herbata. Zawsze ją piję. Wtedy, kiedy mam problemy z cukrem, zawsze słodzona. Ja również polecam. Piwo jest bardzo zdrowe. Potwierdzony fakt. Jest tu potwornie gorąco, dlatego pijemy schłodzone napoje. Tutaj strasznie mi przeszkadza, jakaś dziewczyna śpiewa. Cleo chyba się nazywa. Chciałbym powiedzieć, że jestem na najlepszym koncercie w życiu. Czekam na zespół w innym stanie. Nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że za chwilę wystąpią. Ale Cleo przyciąga, przyciąga. Wiecie, daje naprawdę czadu dziewczyna. Mam dość życia w tym kieracie. Życie przecieka nam przez palce, zastanów się bracie. Hajs to najgorszy z narkotyków. Powód konfliktów, rozwodów i bzików. Mam dość życia w tym kieracie. Życie przecieka nam przez palce, zastanów się bracie. Hajs to najgorszy z narkotyków. Powód konfliktów, rozwodów i bzików. Poniedziałek rano, więc mam chęć na jakąś akcję. Od samego rana czas rozpocząć degustację. A że dopiero wolne się zaczyna, będę się bawił tak, aż zmęczy się któraś kończyna. W czwartek relaks, spotkanie z kolegami. Kilka piwek i turniej PSA za nami. W weekend koniec, czas pójść do roboty. Trzeba bracie kiedyś zarobić na wszystkie głupoty. Dasz wiarę, znowu jest poniedziałek. Dopiero co jechałem z kurą na piątkowy balet. To budzik, czy jestem po zawale. Relacje międzyludzkie przypominają wzburzoną falę. A ja tańczyć, 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 tańczyć chcę na plaży, gdzie jest Kuba Libre. Cały dzień klikam myszą klik, klik, rozmyślając, jak mogłoby być. Mam dość życia w tym kieracie. Życie przecieka nam przez palce, zastanów się bracie. Hajs to najgorszy z narkotyków. Powód konfliktów, rozwodów i bzików. Moim po koncercie. Koncert generalnie się udał. A jak chyba właśnie przyznałem coś. Kura, kura, kura. Kura, kura, kura. Kura, kura, kura. Tańczy na stole! Nie, nie pójdzie.